6 grudnia minęły 2 lata, kiedy to Tomasz Andrukiewicz został po raz drugi zaprzysiężony na prezydenta miasta Ełku. To dobra okazja na podsumowanie działań ełckiego samorządu. Najważniejszym osiągnięciem tych 2 lat to przede wszystkim oddanie w końcu obwodnicy i spięcie obwodnicy miasta Ełku, zakład unieszkodliwiania odpadów, który dla naszego miasta ma ogromne znaczenie, tym bardziej, że również kosztowało nas to 12 milionów złotych jako miasto. Park naukowo-technologiczny, który ma ściągać młodych ludzi i dawać szansę tworzenia nowych firm i miejsca pracy. Przez ten czas znacznie poprawił się stan ełckich dróg. 41 ulic zostało zmodernizowanych, m.in. Armii Krajowej, ulicy na osiedlu Grunwaldzkim czy pod lasem. Poza tym 6 ulic zostało poddanych remontom, na przykład ulica Gdańska, Wojska Polskiego czy też Kielińskiego. Oprócz tego udało się wybudować 440 miejsc parkingowych. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, ale także dzięki naszym własnym środkom, które mieliśmy w budżecie miasta Ełku. Pieniędzy nie szczędzono również na edukację i kulturę fizyczną. Utworzono szkołę podstawową sportową na osiedlu Zatorze, wydłużono pracę przedszkoli do godziny 17, utworzono dodatkowe grupy żłobkowe dla 50 dzieci, czy też wyremontowano i zmodernizowano niektóre szkoły. Na tych remontach nie oszczędzaliśmy, ponieważ mamy nową elewację w szkole podstawowej numer 4, nowy dach w szkole podstawowej numer 2, zmodernizowany pionek kuchenny w żłobkach. Mamy system rozwijania talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży, taki system grantowy, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać zainteresowania nieprzedmiotowe, ale wynikające z tych pasji, które wynikają z charakteru osobowości. Przez ten czas udało się również utworzyć bezpłatną szkołę rodzenia, czy zrealizować programy profilaktyczne, m.in. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. W tym roku zaszczepiliśmy 1355 osób, a w przyszłym roku mamy plan, żeby oprócz szczepień przeciwko grypie realizować szczepienia dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta przeciwko pneumokokom. 2 lata kadencji to nie tylko pasmo niekończących się sukcesów, ale również trudności, którym nie udało się dotychczas sprostać. Nie udało nam się pozyskać pieniędzy na budowę nowej plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna. Mamy wspaniałą koncepcję. Nie został ogłoszony konkurs w ramach instrumentów wsparcia Polska, Litwa, Rosja i czekamy na nowe rozdanie. I nie jestem zadowolony, że nie udało się zmodernizować nawierzchni ulicy Suwalskiej, która jest w bardzo złym stanie. Ulica ta od 2 miesięcy jest własnością miasta. Wyremontowanie jej to zadanie dla samorządu na kolejne 2 lata. Najsurowszymi krytykami są zawsze wyborcy. Mieszkańcy dostrzegają działania prezydenta i doceniają jego wysiłki, ale wskazują również na pewne zaniedbania. Jestem przekonana, że bardzo dobrze. W ogóle i chyba cała Rada i pan prezydent dbają o miasto. Jest czym się pochwalić na zewnątrz. Po mojej stronie bardzo dobrze. Krótko mówiąc. Co pan takiego zauważa? No w ogóle czystość miasta, teraz dużo budownictwa tego, to także ulice są w porządku. Prezydent tutaj jest energiczny, wszechstronnie działa na rzecz rozwoju Ełku, z tym, że no nie ma jakiejś merytorycznej, właściwej koncepcji. Jest wiele budynków, ja szacuję około 50, mocno zdekapitalizowanych i trzeba się zająć ludźmi, budynkami. Większość inwestycji była możliwa do zrealizowania dzięki środkom otrzymanym z zewnątrz.